And all the people say, you can wake up, this is not a dream. The clock is on the change. Konnichiwa, kochani, z tej strony Kawaii Bread i witam was w takim szybkim vlogu, bo dosłownie godzinę temu wróciłam do domu, a jest już po 11. Wróciłam z seansu Star Wars The Last Jedi i jestem po prostu zachwycona. Film w ogóle mnie nie wynudził, chociaż był długi, bo prawie 3 godziny. Jestem zachwycona tym, że film przełamuje schematy, zaczyna pokazywać coś zupełnie nowego. To może działać na niekorzyść filmu, ponieważ wiele osób pewnie nie będzie mogło przeboleć tego, że film pokazuje coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Stare postaci zaczynają ustępować nowym, czyli Luke Skywalker, Leia Organa, R2-D2. Oni wciąż są, ale widać, że powoli odchodzą z serii. I muszę powiedzieć, że dla mnie ta część to nadzieja na to, że Star Wars ma jeszcze wiele do powiedzenia, jeszcze wiele może pokazać, jeszcze wiele możemy zobaczyć w tej serii. Ta seria nie umrze wraz z odejściem starych postaci i ta część jest tego dowodem. Bardzo mi się podoba to, w jakim kierunku poszła postać Kylo Rena. Z takiego, powiedzmy sobie, niepewnego chłopaczka stał się naprawdę fajny mężczyzna, który zaczyna wiedzieć, czego chce mniej więcej. Podoba mi się to, jak Rey dojrzała, to, co się dzieje między nią a Kylo Renem. Ja jestem straszną fanką tego paringu, chociaż ten paring, no, to jest troszeczkę taki typowy fanowski ship, więc ciężko to nazwać, żeby to był kiedyś jakiś tam prawdziwy związek, ale mam nadzieję, że może kiedyś coś takiego się stanie, chociaż na to się nie zapowiada jak na razie w serii, ale ja bym chciała, bo strasznie shipuję tę parę. Ale podoba mi się, w jaką stronę idą Gwiezdne Wojny. Podoba mi się zmiana, jaka w nich zachodzi. To, że nowe postaci wychodzą przed szereg i pokazują się bardziej niż te stare. I to jest właśnie to, czego tacy zagorzali fani mogą nie zrozumieć, czyli tego, że Star Wars też się zmienia. Zmieniają się postaci, zmienia się historia, wszystko idzie do przodu. Ja się nie zawiodłam tej części, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Mam pozytywne... wyniosłam pozytywne emocje z tego filmu. I widziałam, że nie tylko ja, bo wielu ludzi komentowało później ten film i też mówili, że im się podobało. Wiele nastolatków, których słyszałam, byli naprawdę zadowoleni z seansu. Więc bardzo mnie to cieszy, że film idzie w tym kierunku, że twórcy idą w tym kierunku. I mam nadzieję, że kolejne części będą tak samo dobre, będą tak samo energiczne, ale nie tylko, tam nie były... Wiecie, ktoś może narzekać, że było troszeczkę mało walk na świetlne miecze, ale moim zdaniem wcale ich nie było mało, a za to pokazali też inne rzeczy, inne wątki, nie tylko nawalanie się na miecze świetlne, ale też troszeczkę innej historii, innych wydarzeń. Podoba mi się to. Podoba mi się to, że twórcy nie chcą tylko odcinać kuponów od typowych Gwiezdnych Wojen, gdzie jest Gwiazda Śmierci, główni bohaterowie i walki na miecze. Bardzo mi się to podoba, że idziemy w jakimś tam nowym, świeżym kierunku, ponieważ tego potrzebują Gwiezdne Wojny. Po prostu nowych historii, nowych osób, nowych postaci. Bardzo mnie to cieszy, że twórcy zaczynają iść w tym kierunku. Ja jestem mega zadowolona, jestem zmęczona, ale mega szczęśliwa. Zupełnie nie żałuję, że poszłam na ten film. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy kolejną świetną część i na pewno jestem wciąż fanką Gwiezdnych Wojen, tak jak byłam już od lat. I jeżeli jeszcze nie byliście na tym filmie, to naprawdę was zachęcam, a jeżeli byliście, to napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie Gwiezdne Wojny i czy wam się film podobał. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych vlogach. Pa, pa! Spójrzcie na to, plusz akrylakumy za 9500 zł. Tutaj mamy przykład pluszaka za 58 zł, który jest o niebo ładniejszy i lepiej wykonany. Chyba kogoś naprawdę tutaj mocno pogrzało. Plusz akrylakumy, jeszcze wyglądający jak jakiegoś pokraka za 9500 zł. Boże.